Cześć, witam wszystkich na swoim kanale Daria w Polsce, a w tym odcinku smacznie i pysznie o polskiej kuchni. Jeszcze robiłam podobne nagranie o takich dziwnych potrawach regionalnych z polskiej kuchni, więc polecam ku obejrzeniu. I co Wam się kojarzy z polską kuchnią? Takie pierwsze skojarzenie, napiszcie w komentarzach. Dla mnie polska kuchnia to oczywiście pierogi, bigos, karp po litowsku, żurek i surówki. Nie wiem, ale wydaje mi się, że surówki są bardzo popularne w Polsce. Oczywiście, że przed przeprowadzką do Polski niewiele wiedziałam o polskiej kuchni. Chociaż jesteśmy tak blisko sąsiadami, kiedyś byliśmy jednym państwem, to z polskiego na Ukrainie jadłam w dzieciństwie tylko budyń, taki z bitą śmietaną, karmelowy lub czekoladowy. Pamiętam, że po raz pierwszy to mnie poczęstowała ciotka. Może gdzieś też, nie wiem, kupiła, tak, czy przywiozła z Polski. A też pamiętam, że sprzedawano to też, no ja nie wiem naprawdę, czy to jest polskie, czy nie, takie orzeszki w czekoladzie. Dodam zdjęcia. I takie orzeszki jakby kokosowe. Też była taka przekąska smażone. Od niedawno też można znaleźć w sklepach, takie można podsmażyć sobie w oleju i posypać cukrem, pudrem. Też coś takiego jadłam, a jakieś takie danie to nie, jedynie o czym słyszałam to pierogi ruskie. Ale są w Polsce takie dania i produkty, przekąski, które po prostu skradły mnie serce. I teraz nie wyobrażam sobie takiej codzienności albo życia bez tych dań i produktów. To, co uwielbiam w polskiej kuchni. I zaczynamy. Pierwsze, no nie mogę tym nie powiedzieć, to jest żurek. Żurek z jajkiem, żurek w chlebu, żurek w misce, no bo żurek, nie ma znaczenia gdzie, jaki, ale z ziemniakami. Dlatego, że w każdej zupie w kuchni ukraińskiej są ziemniaki, więc jestem bardzo przyzwyczajona do zup z ziemniakami. A synek, który je w przedszkolu, to też lubię już taki rosołek, tylko z makaronem, bez ziemniaków, bez marchewki, bez niczego. W ogóle nie wyobrażam, jak wcześniej żyłam bez tej zupy, bo jest boczek, kiełbaska, jajko, takie kwaśne, bardzo pożyteczne, zwłaszcza w zimne dni, kiedy wszystkie kalorie u mnie szybko tak się palą, idą na ogrzewanie, bo naprawdę zawsze zimą trochę tak chłodne. Nie wiem, bo wydaje mi się z powodu ogrzewania. A dalej to bigos. Oczywiście nie można o nim nie powiedzieć, nie można go nie lubić, bo to jest przepyszne. Na Ukrainie mamy wariacje takiego bigosu, to po prostu duszona kapusta z marchewką i koncentratem pomidorowym. I tylko moja babcia lubiła dodawać takie uda z kurczaka. Grzyby to no, na wschodzie nie, może gdzieś tam na zachodzie Ukrainy tak, na wschodzie nie dodawano tutaj i żeberka, i boczek, i suszone grzyby. No to jest niesamowicie przepyszne. No jak widzicie, tak żurek z kiełbaską, boczkiem, bigos z żeberkiem i boczkiem. Uwielbiam na takie bardzo słone, tłuste, kiełbaski. Aż coś mi jeść się zechciało, coś ugryźć. Tak, dalej pierogi ruskie. No oczywiście mamy pierogi z tylko z ziemniakami i smażoną cebulą i pielmieni z surowym mięsem. Ja bardziej lubię pielmienie z surowym mięsem, ale pierogi ruskie, dlatego że tam są i ziemniaki, i serek.
U nas tylko albo z ziemniakami, albo na słodko z tym serem. Ja nie lubię pierogów słodkich, a nie tam z wiśnią, truskawką, z tym słodkim serkiem, nie. A od pierogi ze serkiem i cebulką, tam może boczkiem, śmietaną, ziemniakami, to naprawdę przepyszne. Nawet już mam takie sprawdzone marki, które kupuję, będą przepyszne. No oczywiście, no nie mogę nie powiedzieć o swoich ulubionych przekąskach, to ja takie jak kabanosy, przekąski, fu Boże, kiełbaski, szynki, różne wędliny, z których Polska jest znana. I czasami, kiedy gdzieś tam wyjeżdżamy na wakacje, tak brakuje mnie tych wędlin, kiełbasek i kabanosów. I tak zawsze, kiedy kupujemy kabanosy, to musi tam sobie gdzieś schować część tych kabanosów albo odłożyć, bo można nie zdążyć. Ja wszystkie zjemy tak bardzo szybko. No naprawdę jest bardzo smaczna taka przekąska. Bez niczego. Super, uwielbiam, polecam. Każdy, kto przyjeżdża tam z Ukrainy, tam mama, teściowi, kiedy przyjeżdżali, zawsze mówiła, musicie przywieźć do domu kabanosy, kupić, koniecznie spróbować kupić i wszystkich poczęstować, bo to jest no, przepyszne. A dalej, co jeszcze bardzo często kupujemy i dla siebie, kupuję i dla dziecka, to obwarzane krakowskie. Ostatnio wychodziliśmy na spacer z naszymi znajomymi Polakami i kupowaliśmy właśnie ten obwarzany, który w Krakowie kosztuje 3,50. Kiedy przeprowadziliśmy się do Polski, to kosztował 1,20. I wtedy takie, o Boże, jak to wyrosły ceny i tak dalej. Ten znajomy powiedział, kiedy studiował tam 20 lat temu, to w ogóle kosztowało tam 60 groszy. No jest ten obwarzanek też taki dość nietypowy, nie mamy podobnego. Mamy takie bułki, bułek mamy mnóstwo z konfiturem, z wiśniami, truskawkami, jabłkami, różne takie słodkie, albo no, taka zwykła bułka, taka półsłodka, pół nijaka, a takie aby z serem, tam z sezamem i przekąska, gdzie gdzieś tam w centrum spacerujesz albo w centrum handlowym, na szybko jest rewelacyjna. I ostatnie na dziś jest to, co naprawdę lubię i bardzo często kupuję. No raz w tygodniu co najmniej. Oczywiście są rzeczy, które też mi się podobają, ale nie tak. Jeszcze dodam to sękać. Taki deser uwielbiam generalnie, że nie jest ani słodki, ani nijaki. W miarę słodki. Można kupić tam z czekoladą, bez czekolady, ale jak osoba, która nie lubi różnych tych słodyczy, cukierków, to dla mnie to idealnie pasuje z kawą. Taki sękacz. Oczywiście istnieją takie dania, których jeszcze się nie odważyłam spróbować, no na przykład takie jak flaki, może być to przepyszne, tam niesamowite, no ja wciąż się nie odważyłam, bo jakoś no, dla mnie takie dziwne rzeczy nie pasują. Może być, jeżeli bym wcześniej nie wiedziała, co to jest, a tak spróbowałam, może być jeszcze byłoby spoko. Co jeszcze? O, nie lubię takie galarety, Boże, z wieprzowiny. Na Ukrainie też mamy. Nie lubię nawet takich owocowych, tych słodkich. I kiedy widzę, to mnie od dziecka, że mam taki odruch wymiotowy, kiedy widzę takie galaretki i ta jeszcze z mięsem, z rybą, nawet
strasznie wygląda. To nie znaczy, że to jest brzydkie, niemożliwe do jedzenia, chcę to wszystko tylko skrytykować. Nie, opowiadam, że to, co raczej nigdy w życiu się nie odważa, chociaż nigdy nie mówimy nigdy. I napiszcie w komentarzach o waszych ulubionych polskich daniach, może nawet nie polskich w ogóle, jakie lubicie dańka. I do zobaczenia, pa!